Rozdział trzeci, wersety od pierwszego do drugiego. Henry Rozier, komentarz do listu do Tytusa. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani byli. Zwierzchności i władze często występują w listach Nowego Testamentu. W liście do Efezjan, 1 rozdział, 21 werset, przedstawiono zmartwychwstałego Pana siedzącego po prawicy Bożej ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Zwierzchności i władze obejmują trzy kategorie istot: na niebie, na ziemi i pod ziemią. Filipian 2 rozdział 10 werset. W listach do Efezjan 3 rozdział 10 werset i Kolosan 2 rozdział 15 werset mowa jest o niebiańskich zwierzchnościach i władzach. W liście do Kolosan 1 rozdział 16 werset o ustanowionych przez Boga niebiańskich i ziemskich zwierzchnościach i władzach. W Kolosan 2:15 i Efezjan 6:12 o szatańskich. Omawiany fragment traktuje o ziemskich zwierzchnościach i władzach. Przyjdzie dzień, w którym wszystkie te moce ugną kolana przed Bogiem. Niezależnie od tego, czy należą do sfery niebiańskiej, ziemskiej czy podziemnej. Z powyższych wersetów wynika, że Bóg sprawuje swoje rządy poprzez władze niebiańskie i ziemskie. Wszystkie zostały stworzone przez Chrystusa, który przez całą wieczność sprawuje nad nimi pieczę. Część niebiańskich zwierzchności upadła i znalazła się pod panowaniem szatana, gdy ten wystąpił przeciwko Bogu. Szatan nimi rządzi. Należą do tej kategorii, którą list do Filipian, 2 rozdział 10 werset określa mianem pod ziemią. Szatan, książę tego świata, posługuje się również ziemskimi zwierzchnościami, aby prowadzić wojnę przeciwko Chrystusowi. Niebiańskie władze, aniołowie, którzy nie upadli i zachowali pierwotny stan czystości, są bezpieczne przed atakami szatana. Warto wiedzieć, że Pan posługuje się mocami satanicznymi, aby wypełniać swoje plany. Tak było na przykład w przypadku Hioba. Bóg kontroluje wszelkie decyzje i rozporządzenia ustanowionych przez siebie ziemskich władz i posługuje się nimi, podobnie jak szatanem, do wykonywania zamysłów swojej woli. Już teraz szatan i podległe mu władze są zwyciężone w okręgach niebiańskich. Na krzyżu zostały rozbrojone, 2 rozdział, 15 werset listu do Kolosan. Tak więc chrześcijanin może postrzegać szatana jako wroga, który nie ma już nad nim mocy ani panowania. Wystarczy przeciwstawić się szatanowi, a ucieknie. Zbliża się chwila, kiedy szatan zostanie strącony z nieba na ziemię. Objawienie 12 rozdział, 9 werset. Już niedługo Bóg pokoju zetrze go pod naszymi stopami. Rzymian 16 rozdział, 20 werset. W analizowanym fragmencie, rozdział 3, werset 1 listu do Tytusa, zwierzchności i władze reprezentują ludzie, którym Pan powierzył tę funkcję na ziemi. Ziemskie władze znajdują się z całą pewnością pod wpływem szatana, który posługuje się nimi, aby sprzeciwić się Chrystusowi. Niemniej jednak chrześcijanin winien postrzegać władzę jako ustanowioną przez Boga. To właśnie przez ziemskie zwierzchności Pan powstrzymuje niekontrolowany rozwój zła.
czytaj Rzymian 13 rozdział, wersety od 1 do 7 i 1 Piotra 2 rozdział od 13 do 14 wersetu. Chrześcijanin za ludzkim autorytetem rozpoznaje Boga. Bez względu na to, jak zły może być charakter ludzi sprawujących władzę i jak bardzo mogą być owładnięci przez szatana, wierzący podporządkowuje się ziemskiej władzy jako pochodzącej od Pana. Nawet jeśli spoczywa w rękach niegodziwych ludzi, wrogich Bogu. Wersety od 1 do 2 mówią o różnych rzeczach, o których Tytus musiał przypominać chrześcijanom na Krecie. Rzeczy tych było 7. W wersecie 3 znajdujemy także 7 rzeczy, które cechowały ich przed ich nawróceniem. Jak już uprzednio zauważyliśmy, liczba 7 oznacza duchową kompletność w tym, co złe czy dobre. Po pierwsze, aby zwierznością i władzą poddani byli, pierwszą rzeczą, o której Tytus przypomniał Kreteńczykom, było posłuszeństwo wobec władzy ustanowionej przez Boga. Uległość często zalecana jest w tym liście i w innych fragmentach Słowa Bożego. Posłuszeństwo wobec władzy oznacza nie uciekanie przed jej jarzmem. Uznawanie jej przywilejów danych od Boga. Tak więc Pan powiedział do Piłata: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Ewangelia Jana 19, rozdział 11, werset. Pozwolił na to, aby go wydano urzędnikowi. W 4 i 5 rozdziale Dziejów Apostolskich uczniowie naśladują swojego Pana. Przed najwyższą instancją władzy w Izraelu składają świadectwo wiary i nie protestują przeciwko autorytetowi rządzących, którzy wykorzystują swoją pozycję, aby niesłusznie aresztować uczniów. Niezależnie od tego, czy władza postępuje sprawiedliwie, czy też nie, zawsze powinniśmy zachowywać wobec niej należne posłuszeństwo. Przede wszystkim powinniśmy być ulegli wobec tego, który został wywyższony po prawicy Bożej i któremu poddani lub ulegli są aniołowie i zwierzchności i moce. 1 Piotra, 3 rozdział, 22 werset. Również mamy być poddani lub ulegli wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. 1 Piotra 2 rozdział 13 i 14 werset. W tym liście Piotra, podobnie jak w analizowanym tekście, uległość zalecana jest ludziom na różnych stanowiskach i pozostających w rozmaitych relacjach, sługom wobec panów, żonom wobec mężów, młodszym wobec starszych, rozdział 2, 18 werset, 3 rozdział, 1 werset, 5 werset, 3 rozdziału, 5 rozdział, 5 werset. Pismo uczy nas także, że jako chrześcijanie powinniśmy być ulegli wobec siebie nawzajem. Efezjan 5 rozdział 21 werset. Druga rzecz, na którą Tytus zwraca uwagę Kreteńczykom, to aby zwierznością i władzą posłuszni byli. Istnieje pewna różnica pomiędzy posłuszeństwem a uległością. Uległość jest bierna, posłuszeństwo jest aktywne. Posłuszeństwo to wykonywanie wydanych rozkazów i rozporządzeń. Należy okazywać posłuszeństwo wobec wyraźnego nakazu wszelkiego autorytetu, który ma prawo rozkazywania, a jego celem jest zachowanie porządku i ładu w społeczeństwie.
Wspomniane w podanym wersecie posłuszeństwo nie odnosi się wyłącznie do konkretnych ważnych urzędników. Tu chodzi raczej o pewną cechę, która powinna charakteryzować nasze postępowanie i niekoniecznie musi być powiązana z tym czy innym autorytetem i rozporządzeniami rządu. Tak więc dla przykładu, gdy o dzieciach mówimy, że są posłuszne, nie mamy na myśli jakiejś konkretnej sytuacji, która jest tego przykładem, lecz raczej całokształt ich postawy. Wszyscy powinni być gotowi do sprostania wszelkim zarządzeniom Boga, niezależnie od tego, kim Bóg się posłuży, aby nam je przekazać. W przypadku okrutnych, krwawych konfliktów tego świata mylono często zasadę uległości z posłuszeństwem. Przytoczone wersety w żadnym razie nie zawierają nakazu, by chrześcijanin okazywał posłuszeństwo wobec każdego rozkazu władzy. Przykładem może być dowódca wojskowy, który rozkazuje użyć broni palnej i zabijać ludzi. W takiej sytuacji chrześcijanin jest odpowiedzialny przed Bogiem. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 29 werset. Opinia, że żołnierz jest odpowiedzialny wyłącznie przed swoim przełożonym, któremu winien jest posłuszeństwo, a ów przełożony ponosi odpowiedzialność przed Bogiem za wydawane rozporządzenia, to tylko marny wykręt. Próba ominięcia wyraźnego pouczenia Słowa Bożego. Apostołowie powiedzieli kiedyś, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 19 werset. Trzecia rzecz, na którą tutaj Tytus zwraca uwagę Kreteńczykom, aby byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. To Bóg, nie my, przygotowuje dobre uczynki, które mamy czynić. Efezjan 2 rozdział, 10 werset. Natomiast zadaniem wierzącego jest okazywanie gotowości ich wykonywania, gdy tylko Bóg nam je wskaże. Dziecko Boże nie powinno zajmować się rzeczami, które stałyby na przeszkodzie w wykonywaniu dobrych uczynków. Czwarta rzecz, aby o nikim źle nie mówili. Napomnienie to jest bardzo ważne. Obmowa może mieć miejsce zarówno w obecności urażonej w ten sposób osoby, jak i pod jej nieobecność. W liście Judy mowa jest o żyjących w dniach ostatnich ludziach, którzy pogardzają zwierzchnościami, bluźnią przeciw przełożonym, werset 8. Jest to przykład anarchii, która znieważa władzę i godności uznawane przez Boga. Apostoł Paweł zaleca, by o nikim źle nie mówić. Współcześnie, gdy tak wiele jest aktów przemocy i gwałtu, niegodziwych czynów i niesprawiedliwości, istnieje realna pokusa, by źle mówić o innych. Jednak ani nienawiść wobec zła, ani też usprawiedliwiony gniew nie powinny przejawiać się w ten sposób. Boży święty gniew naszego umiłowanego Pana miał tylko jedno działanie. Przynosił bezgraniczną łaskę. Mateusza 17 rozdział, 17 werset do 18 wersetu. Po piąte, aby nie byli kłótliwi. Przypowieści Salomona są pełne napomnień. Napisano tam, że złość, nienawiść, pycha, gniew i drwina wywołują kłótnie. Nie tylko w świecie, ale także w rodzinie Bożej zdarza się, że osoby obdarzone gwałtownym temperamentem przyczyniają się do sprzeczek, ponieważ nie trwają w społeczności z Panem. Jakże ważne jest, abyśmy unikali wszelkich konfliktów, które mogłyby obudzić w nas tę nieposkromioną skłonność naszych serc. Ustępliwi,
Słowo to określa charakter łagodnego i pokornego człowieka, który nie walczy o swoje prawa i nie broni za wszelką cenę swych racji. Czy Pan Jezus doskonale nie objawił tej cnoty? Gdy znęcano się nad Nim, nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Izajasza 53, rozdział 7, werset. Tak postępował nasz Pan wobec tych, którzy odbierali Mu wszelkie prawa i godność. Daniela 9, rozdział 26, werset. Tę cechę charakteru przejawiał również Abraham wobec Lota po trudnych doświadczeniach w Egipcie. Wówczas przekonał się o swojej słabości. Teraz wolał się wyrzec wszystkich praw niż dokonać wyboru, który zaszkodziłby bratu. Czytaj 1 Mojżeszowa, 13 rozdział, 5 do 9 wersetu. W pierwszym liście do Tymoteusza starsi napominani są, aby byli łagodni i niesfarliwi. Rzeczywiście nic nie rodzi tak wielu nieporozumień, jak uporczywa walka o własne prawa. Łagodność, czyli ustępliwość w liście Jakuba, zaliczona jest do owych 7 elementów, które składają się na mądrość z góry. W pierwszym liście Piotra, 2 rozdział, 18 werset, napisano, że panowie winni okazywać wobec swych sług ustępliwość. Po siódme, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Ta cecha różni się od poprzedniej. Mowa tu nie tyle o braku obrony własnych praw, lecz o łagodności, która przejawia się w pokorze i pozyskuje serca. W drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, 1 werset, obie te cnoty, łagodność, greckie praotes, i ustępliwość, greckie epieikeia, zjednoczone są w Chrystusie. Łagodność jest przeciwieństwem nieugiętej i nieubłaganej szorstkości, która odpycha zamiast przyciągać i pokrzepiać. Jest cechą łaski, która w Chrystusie objawiła się wobec wszystkich ludzi, aby przyciągnąć ich do Boga. Czy Boży Syn nie powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy, albo dokładniej łagodny i pokornego serca? Mateusza, rozdział 11, werset 29.